Dziś w Gazecie Wyborczej tekst, który muszę powiedzieć w tonie, którego ton mnie zadziwił, zapowiedziany na pierwszej stronie, na pasku kompanii, liderzy górniczych związków, którzy wynegocjowali z rządem plan ratowania kompanii węglowej, zasiadają w Radzie Nadzorczej należącej do niej spółki. Zarabiają na tym rocznie ponad 30 tysięcy, czy jakieś tam 2,5 tysiąca miesięcznie. Grzegorz Wojkowski ze Stowarzyszenia Bonafides mówi tak. Nie można jednego dnia spierać się z rządem, zarządem spółki o warunki pracy, a następnego brać od niej pieniądze. No i cały duży tekst jest na tym, na ten temat w gazecie na trzeciej stronie. Kończy się taką puentą, ponieważ są jakieś plany oszczędnościowe. Gdyby zdecydowano się na cięcia w składzie Rady Nadzorczej, musieliby z niej odejść związkowcy. Chciałem powiedzieć, że może nie byłoby źle, gdyby autorzy i redaktorzy, i gdybyście państwo wiedzieli, że obecność przedstawicieli pracowników, związków zawodowych i rad pracowniczych w radach nadzorczych spółek jest normą w Europie. Czy tak po prostu jest. To nie jest żaden fenomen. Na tym polega demokratyczny kapitalizm. Że pracownicy są jakoś włączani w kontrolowanie spółki. Nie w zarządzanie, ale właśnie w kontrolowanie. No, nie trzeba naprawdę dużo wysiłku ani wielkiej filozofii, żeby zobaczyć, jaka jest skala tego. Można na przykład wejść na stronę Daimlera. To jest ta słynna korporacja produkująca Mercedesy, między innymi. Żeby zobaczyć, że w składzie Rady Nadzorczej połowę, dokładnie połowę, stanowią przedstawiciele pracowników. Jest ich 10 w 20-osobowej Radzie, są oznakowani osobno, ale są też w tej Radzie przedstawiciele różnych innych interesariuszy. Warto się temu przyjrzeć. Właściciele oczywiście też mają tam swój głos, ale 50% składu Rady Nadzorczej, po angielsku Supervisory Board Daimlera, stanowią przedstawiciele pracowników, którzy negocjują, kłócą się, ogłaszają konflikty, biorą udział w negocjacjach i tak dalej. Ale przede wszystkim na co dzień dbają o to, żeby przedsiębiorstwo dobrze funkcjonowało, bo jest to tak samo w interesie właścicieli, pracowników i społeczności lokalnych, w których przedsiębiorstwo działa. Jak państwo wolicie BMW, to bardzo proszę, też można wejść sobie na stronę BMW, zobaczyć skład Rady Nadzorczej i przekonać się, że w jej składzie także są przedstawiciele pracowników. To nikogo specjalnie nie skandalizuje. Są tam latami często. Można biogramy tych działaczy przeczytać. Krótko mówiąc, robienie z tego afery jest dziwne. Czemu służy? No, służy budowie takiego kapitalizmu jak w Rosji, prawda? Jak w Afganistanie, jak w Czadzie, jak w krajach, które nie są w stanie pogodzić dwóch rzeczy: istnienia zrównoważonego w miarę społeczeństwa, efektywnej gospodarki, która zawsze wymaga dialogu społecznego, i własności prywatnej. Tego po prostu trzeba się nauczyć.